Dobry, z tej strony Nikola i Olga. Dzisiaj Wam pokażemy, jak korzystać z Messengera, tak samo jak się na niego zalogować. Więc zaczynajmy! Żeby w ogóle móc korzystać z Messengera, potrzebujemy najpierw mieć konto na Facebooku. Kiedy już je będziemy mieli założone, możemy wejść na stronę, która się nazywa tak jak tutaj na górze jest pokazane. Wtedy pokazuje nam się coś takiego. I tutaj na dole pod napisami jest miejsce, w które wpisujemy dane, przez które logujemy się do Facebooka. Czyli nasz numer telefonu albo adres e-mail, no i hasło do Facebooka. I wtedy możemy się zalogować. Tak. Kiedy już się zalogujemy, pokazuje nam się pusty ekran. Szukamy pola tekstowego, na którym pisze szukaj w Messengerze i w niego klikamy. Potem wpisujemy naszego znajomego. I jeśli nam się pokaże, klikamy w to. Pokazuje nam się konto użytkownika. Po kliknięciu na daną osobę pokazuje nam się okienko właśnie z nią i na dole powinniśmy mieć takie dwie litery A, a po nich długą przerwę. To jest pole tekstowe, w które możemy wpisywać tekst wiadomości, którą chcemy wysłać. Przed pisaniem trzeba kliknąć na to pole. To jest taka dość ważna uwaga, warto wiedzieć. Po wysłaniu wiadomości, po prawej stronie od pola tekstowego mamy taką uśmiechniętą buźkę. Po kliknięciu na nią pokazują nam się różne emotikony, które możemy używać jako co chcemy, na przykład wyrażenie uczuć, emocji lub po prostu zakończenie zdania. Po kliknięciu na nią ona powinna nam się pokazać na polu tekstowym. Jeśli chcemy schować emotikony, musimy ponownie kliknąć na tą buźkę. Wtedy one znikają. Kolejną opcją jest wysyłanie wiadomości głosowych. Służą one do tego, że kiedy mamy coś długiego do opowiadania, albo chcemy komuś wysłać jakiś dźwięk, żeby mógł sobie go odsłuchać, to klikamy w plusik, który jest po lewej stronie. I pokazuje nam się opcja wysłania nagrania głosowego. Kiedy na to klikniemy, to musimy zezwolić Facebookowi na używanie w ogóle mikrofonu z naszego komputera. Klikamy OK. I teraz w tym momencie zaczyna nam się nagrywać wiadomość głosowa, którą druga osoba będzie mogła sobie w dowolnym momencie odsłuchać. Czerwony kwadracik służy do kończenia. I taka wiadomość głosowa może trwać maksymalnie minutę. Okej, więc jeśli teraz chcemy zadzwonić do naszego znajomego lub przyjaciela z rodziny czy kogoś tam, na samej górze przy imieniu i nazwisku naszego przyjaciela mamy taką niebieską słuchawkę. Kiedy na nią klikniemy, rozpocznie się połączenie głosowe, takie jak na normalnym telefonie, tylko że na Messengerze. Obok niego mamy rysunek kamery. Po tym, jak na nią klikniemy, rozpoczniemy rozmowę wideo. To znaczy, że jak będziemy rozmawiać z naszym znajomym czy kimś tam, będziemy go także widzieć, rozmawiając z nim. Można jeszcze usuwać wiadomości. Służy to do tego, że na przykład kiedy napiszemy coś nie do tej osoby, do której chcieliśmy napisać, albo pomylimy się lub jakakolwiek sytuacja tego typu, chcielibyśmy po prostu, żeby ta osoba nie mogła już zobaczyć tej wiadomości. Wystarczy, że najedziemy na wiadomość. Wtedy pojawia nam się po lewej stronie strzałeczka i trzy kropki. Klikamy na nie i na opcję usuń. Wtedy możemy cofnąć wysyłanie u wszystkich i to właśnie zablokuje to, żeby dana osoba nie mogła tego zobaczyć lub usuń dla siebie. Czyli wtedy tylko my nie będziemy mogli zobaczyć tej wiadomości. Wtedy klikamy usuń. Wygląda na to, że to już
koniec tego, co chcieliśmy Wam pokazać, więc się żegnamy i do widzenia.